Jedne z najbardziej widowiskowych zawodów kolarskich przyciągnęły do Akwazdroju europejską elitę. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach. W zeszłym roku mieliśmy Puchar Świata, a w tym roku Mistrzostwa Europy. Także w Akwazdroju gościliśmy już mecze międzypaństwowe, zawody rangi Mistrzostw Polski. Dzisiaj już rangi Mistrzostw Europy w trialu, bardzo widowiskowej dyscyplinie kolarskiej. Gościmy najlepszych zawodników, mistrzów Europy, mistrzów świata. Ewolucje, które wykonują, no naprawdę czasami przysparzają mu ból głowy, ale to są naprawdę zawodowcy i naprawdę fajna impreza. Ludzie, którzy przychodzą, oglądają, są pod ogromnym wrażeniem. Zawodnicy mieli do pokonania wiele naturalnych lub sztucznych przeszkód, takich jak wielkie głazy, kłody drewna, korzenie skały czy opony, które podzielone zostały na 6 sekcji, a te usytuowane zostały na terenie Wałbrzyskiego Centrum Aktywnego Wypoczynku oraz w potoku Szczawnika. Sport ten, choć zdaje się być niebezpieczny i typowo męski, zyskuje coraz więcej zwolenniczek. Kobiety, mężczyźni, również kategorie juniorów, także bardzo szeroki przekrój zawodników, blisko 160 zawodników w trialu. Jest to nierzadko taka ilość zawodników startuje. Także cieszymy się. Myślę, że to też imprezy organizowane poprzednio zachęciły zawodników właśnie przyjechania do naszego miasta, odwiedzenia tutaj. Tym razem Akwazdroju, tak jak rozmawiamy z nimi, są też pod wrażeniem, bardzo im się tutaj podoba i liczymy na to, że będą również wracali i kolejne imprezy również będą tutaj mogły być organizowane. Zarówno panowie, jak i panie mogli używać dwóch typów rowerów, które różnią się budową i przede wszystkim rozmiarem kół, stąd podział na kategorie 20 cali i 26 cali. Rowery trialowe muszą być lekkie, mieć znakomite hamulce i być bardzo wytrzymałe, bowiem zawodnicy często zeskakują z wysokości kilku metrów. Co ciekawe, rowery te nie posiadają w ogóle siodełek, aby ułatwić wskakiwanie na przeszkody i balans ciała. W tej dyscyplinie najważniejsze jest perfekcyjne opanowanie roweru oraz znakomita równowaga, co udało się dotychczasowemu mistrzowi Europy, który obronił swój tytuł. Obecny mistrz świata znalazł się dopiero na trzecim miejscu. Aby przejechać...